Dzień 7, 7:59. Niektóre osoby zdecydowały pospać nieco dłużej od reszty mieszkańców. Tymczasem w kuchni poruszony został temat śniadania. Przydałoby się coś zjeść, zostało jeszcze dużo jajek. Będziecie jedli, chłopaki? Przyrządzimy może jakieś śniadanko. Niki, a może ty ugotujesz coś tym razem? Nie, na mnie nie licz, nie umiem gotować, przypalam nawet wodę. Nominowana Georgie chce zacząć dzień od rozmowy z synowym bratem. Jak się czujesz, Georgie? Słabo, synowy bracie, albo ja, albo Patrycja, za kilka dni któraś z nas opuści ten dom. I tu nie chodzi o to, że mnie nie lubią, bo to akurat po mnie spływa, ale ja po prostu nie chcę odpaść jako druga. Dziesiąta dziesięć. Mieszkańcy otrzymali zadanie. Dzisiaj każdy z was będzie miał okazję, by zostać gwiazdą muzyki. Waszym zadaniem jest odpowiednio się wystylizować i wykonać wybrany przez siebie utwór tak, by wstrząsnąć sceną muzyczną. Możecie dobrać się w duety lub wystąpić solo. Macie zaskoczyć i zadziwić. Super, uwielbiam śpiewać. Na użytek mieszkańców oddana im została sala do stylizacji. Nie pchaj się, no gdzie z tym łokciem? Wow, ale czat. O rany, jak tu ładnie. O matulu, tu jest cudnie. No, robi wrażenie. Szyki, elegancja. Ciuszki, ile ciuszków. Raj po prostu, odpicujemy się nie do poznania. Jestem w niebo wzięta. Niech mnie ktoś uszczypnie, bo nie wierzę. Pełen odjazd, tu jest normalnie wszystko. Ale udało mi się podkreślić moją kobiecość. No naprawdę, Agnes, wyszło świetnie. Ta sukienka podkreśla moją talię, ale nie wiem, w sumie niczym się nie wyróżnia. Moim zdaniem Kaj to wygląda super, mi też się podoba. Tylko weź popraw kołnierzyk i daj trochę żelu, bo ci się mały kędziorek zroba. Nie uważasz, że tu nie poszerza? Może trochę. Wybór taki, że chyba się nie zdecyduje do jutra. Ale żeś się Georgie odwaliła, normalnie jak wdowa wracająca z koncertu rockowego. Zobaczmy, co u mnie da się zrobić. Myślę nad wyeksponowaniem jakoś mojej mega owłosionej seksownej klaty, ale chyba jednak zrobię coś innego. I o to chodziło, mogę iść na casting do Y Factor. 13:21. Koncert się zaczął, pierwsza występuje Patrycja. Yeah.
14:45. Symowy brat ogłasza wyniki zadania. Uwaga, tu symowy brat. Wszystkie występy były świetne, jedne bardziej, drugie trochę mniej. Zadanie zostaje zaliczone. Jest, udało się. Super, to świetna wiadomość. Po każdym koncercie odbywa się after party. Zostańcie w swoich kreacjach do wieczora. Symowy brat chce nagrodzić was imprezą. Postaraliśmy się z tym koncertem. Kto wie, może ktoś sprzed telewizora odkryje w nas prawdziwy potencjał. Wyobrażasz to sobie? No nie wiem, we mnie na pewno potencjału nie ma, ani trochę talentu do śpiewania, ale tobie Kai życzę powodzenia. Póki co cieszmy się naszym pierwszym sukcesem wokalnym i poczekajmy na imprezkę. Szykuje się niezła zabawa. Oj, przyda się nam odrobina szaleństwa. Normalnie to imprezuję co drugi dzień. Nie mogę się doczekać wieczora. Ostatni raz śpiewałam w podstawówce na przedstawieniu z okazji nadejścia wiosny. Wyszło masakrycznie i wtedy obiecałam sobie, że nigdy więcej nie zaśpiewam już publicznie, ale czego się nie robi dla symowego brata. Jak na taką długą przerwę w śpiewaniu wyszło ci dzisiaj całkiem nieźle. Koleżanko, pohamuj się z tym jedzeniem. Wcinasz teraz zwykłe kanapki, a na imprezce będą kulinarne cuda, na pewno. Dziewiętnasta. Tu symowy brat. Drzwi do salonu zostały otwarte. Miłej zabawy. Jupi, jupi. Imprezkę czas zacząć. Prosimy, panie, przodem. Wof, ale tu kolorowo. Dwadzieścia 7 minut po północy. Większość mieszkańców szykuje się już do spania. Mną się dziewczyny nie przejmujcie, niech każdy robi swoje. Tak dla lepszego snu, po drinku. Agnes jest w pokoju zwierzeń. Pojedliśmy, potańczyliśmy, naprawdę to była świetna zabawa. A teraz wybacz symowy bracie, ale jest już późno i chciałabym już spać, dobranoc. Tym razem nominowani są Georgie, Patrycja. Kto odpada, ty decydujesz. Zagłosuj na trzy sposoby. Na forum Centrum Symów wysyłając prywatną wiadomość do Ogółkiego. Na YouTube wysyłając prywatną wiadomość do Gucio1992. Lub wysyłając maila na adres gucio1992cs@tlen.pl. Z imieniem osoby, której chcesz się pozbyć.